Dungeons & Dragons Początek Przygody to lekka gra planszowa, w której będziecie mieli możliwość pokierowania grupą bohaterów, którzy na końcu swojej wędrówki staną do pojedynku z jednym z czterech bossów podziemi. Z tego filmiku dowiecie się wszystkiego, co potrzebne wam, aby zacząć grać. Zacznijmy więc od przygotowania. Najpierw wybierz głównego potwora, z którym przyjdzie ci walczyć w grze. Następnie zacznijcie montować planszę. Wyjątkowo zacznijcie od końca, ponieważ każdy potwór ma pasującą do niego planszę. Ta plansza musi być na końcu razem z potworem wciśniętym w podstawkę. Kiedy już to zrobicie, połączcie resztę planszy w dowolnej kolejności. Następnie przy końcu każdej planszy połóżcie karty strażnika pasujące do aktualnego bossa. Karty kładziecie od pierwszej do trzeciej. Teraz pora wam potasować karty podziemi. Każda plansza ma swoją unikalną talię. Do specjalnego pojemnika wkładacie talię pasującą do pierwszej planszy. Obok planszy kładziecie żetony złota i potasowaną talię kart przedmiotów. Kiedy przygotujecie już planszę, pora na przygotowanie graczy. Najpierw wybierzcie postać, jaką będziecie grać. Wstawcie ją w podstawkę, gdzie punkty życia oznaczycie na 10. Pora na wybranie osobowości bohatera. Do każdego mamy dwie do wyboru. Każda z nich daje inne umiejętności. Kiedy wybierzecie, wstawcie ją w podstawkę. Podobnie robicie z tabliczką walki, kierując ją do siebie napisem poziom pierwszy. Kiedy dobierzecie pasującą kolorystycznie kostkę do waszej postaci i umieścicie figurkę na polu pierwszym, możecie zaczynać już przygodę. Przyjrzyjmy się teraz, jakie pola natraficie na każdej z plansz. Będą to pola podstawowe, pola potworów i pola strażników. Na każdym z tych pól czeka was inna przygoda. Najstarszy gracz zostaje mistrzem podziemi i będzie pełnił rolę narratora powieści. Co ważne, drużyna z grubsza będzie poruszać się razem po polach. Poruszacie się zawsze o jedno pole do przodu. Jeśli ktoś ma fazę ruchu i ktoś zdecyduje się pójść na pole potworów, to reszta może iść dalej na normalne pole, ale nie może ruszyć dalej, dopóki gracze z pola potworów nie zakończą swojej walki. Gracze na polu potworów będą walczyć, gracze z pola ogólnego dociągają kartę, gdzie czeka na nich karta scenariusza lub może to być też potwór. Kiedy jesteśmy na polu zwykłym, mistrz podziemi dociąga jedną kartę dla wszystkich. Czyta jej opis fabularny, wtykając w specjalną podstawkę. Mamy dwa rodzaje kart. Karty walki i karty scenariusza. Karty scenariusza będą od nas wymagać podjęcia decyzji jako drużyna i rzucania kością. Po rzucie, mistrz podziemi odczytuje rezultat naszych poczynań, po czym możemy się poruszyć dalej. Jeśli karta jest potworem, co może mieć miejsce na głównym torze lub zawsze na bocznym, musimy walczyć. Na bocznym torze mistrz podziemi wyszukuje kartę potworów z bieżącej talii i następuje walka. Walka wygląda tak, że mistrz podziemi umieszcza kartę potwora w podstawce i znacznik życia na maksymalnej liczbie. Jeśli walczy więcej niż jeden gracz, rzucamy kostkami i ustalamy kolejność walki na turę. W trakcie walki wybieramy ze swoich tabliczek zdolności lub jeden z ataków i rzucamy. W zależności od rzutu trafimy lub nie. Jeśli potwór jeszcze dycha, wykonuje kontratak i za niego rzuca mistrz podziemi. Jeśli nas trafi, odejmujemy sobie punkty życia. Po pierwszym graczu atakują inni zgodnie z inicjatywą rzucaną przed walką, według wcześniej pokazanego schematu. Po walce mistrz podziemi rozdaje wszystkim graczom złoto wyszczególnione na karcie potwora. Jeśli tak się stanie, że nasze punkty życia spadną do zera, nasz bohater umiera. Chyba, że oddamy całe posiadane złoto, wtedy wracamy z 5 punktami życia do gry. Skoro jesteśmy już przy złocie, warto powiedzieć, do czego będzie ono dodatkowo służyło. Możemy za nie kupować przedmioty, aby to zrobić, wydajemy 3 sztuki złota, a następnie wyciągamy 3 karty przedmiotów. Zostawiamy sobie jedną, a pozostałe 2 odkładamy. Jeśli zapłacimy 5 sztuk złota, możemy awansować na drugi poziom. Odwracamy wtedy swoją kartę walki na drugą stronę i odzyskujemy pełnię zdrowia. Nie możemy awansować, jeśli jesteśmy związani walką. Tyle o złocie. W ten sposób będziemy grać, przechodząc kolejne pola. Na naszej drodze będą stali pomniejsi bossowie i wreszcie główny boss podziemi. Walczymy z nimi tak samo jak walczyliśmy w trakcie gry, spotykając pomniejsze kreatury. Jeśli nam się uda wygrać z finałowym bossem, wygrywamy grę. I to by było na tyle. Jak widzieliście, nie jest to specjalnie skomplikowana gra, ale daje możliwość bycia w drużynie poszukiwaczy przygód, którzy ruszają, by razem pokonać wszelkie przeciwności. Bawcie się dobrze i do następnego razu.